Witajcie, z tej strony ekipa No Entry Urbex. Witamy Was ponownie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w województwie dolnośląskim. Przedstawimy Wam dzisiaj Pałac Durra, który mieści się niedaleko Góry Śląskiej. Pokażemy Wam, jak wygląda ten obiekt, który niestety jest dość mocno zdewastowany. Opowiemy Wam mroczną historię tego obiektu. Oprowadzimy Was po wszystkich tutaj zakamarkach tego pałacu. Powiemy także parę słów od siebie, dlaczego zajmujemy się akurat tą tematyką, z jakiego powodu staramy się udowodnić istnienie rzeczy paranormalnych, czy będziemy mieli tutaj jakiś kontakt. Myślę, że tak, dlatego że z tym obiektem mam dosyć ciekawe wspomnienia, gdyż ten pałac jest jednym z moich pierwszych życiowych urbexów. Miało to miejsce już kilkanaście lat temu. Zwiedzając ten pałac wielokrotnie w przeszłości, za każdym razem mieliśmy do czynienia tutaj z czymś dziwnym, mianowicie słyszeliśmy jakieś kroki, szuranie, bez względu na porę, czy to był dzień, czy noc, czy wieczór. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już wkrótce, a tymczasem zapraszam na zwiedzanie pałacu. No i jak widzicie, drodzy widzowie, No Entry Urbex w pełnym składzie, a ja wciąż tu stoję. Ale to tylko dzięki Wam, ponieważ w ostatnim odcinku poprosiłem Was o opinię na temat mojego wystąpienia. No i okazało się, że bardzo się Wam spodobało, w związku z czym razem z Pawłem stwierdziliśmy, że i tym razem pozwolę sobie opowiedzieć kilka kwestii na temat wydarzeń paranormalnych. Zobaczycie, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Znajdujemy się w głównym holu tego XVIII-wiecznego pałacu. Stan niestety jest krytyczny. Tak jak wspomniałem na wstępie do odcinka, miałem okazję tutaj bywać, jak ten pałac jeszcze był w całkiem dobrej kondycji. Niestety przez lata dewastatorzy zrobili swoje, tak jak macie okazję widzieć. W międzyczasie, w 2016 roku, ten obiekt niestety częściowo uległ pożarowi. Prawdopodobnie było to podpalenie, niestety sprawcy nigdy nie znaleziono. Pamiętam, jak te schody, które tutaj widzicie, już w bardzo tragicznym stanie, były jeszcze pięknie wyłożone łazerią, tak samo jak tutaj dookoła cała aranżacja. Zostały tylko fragmenty, możecie sobie wyobrazić, jak to kiedyś pięknie wyglądało. Znajdujemy się w sali kominkowej. Udało mi się dotrzeć do zdjęć z 2010 roku, gdy to pomieszczenie jeszcze wyglądało całkiem znośnie. Mamy tutaj pozostałości po pięknym kominku, nad nim widoczne godło, które niegdyś było przykryte pięknym obrazem, a cały kominek był obudowany piękną drewnianą łazerią. Początkowo w tym miejscu znajdował się niewielki pałacyk, jednak w 1898 roku cały majątek zakupił Ludwik Dur, który w 1910 roku pałac kompletnie przebudował do obecnego stanu, który możemy tutaj podziwiać. Znajdujemy się po drugiej stronie pałacu na półokrągłym tarasie, który jest przyzdobiony tymi doryckimi kolumnami. Tutaj mamy zejście, niestety już porośnięte krzakami. Jeszcze parę lat temu było bardzo dobrze widać te schody, a tam w dole również zarośnięty piękny staw. Historia tego pałacu jest niestety dość smutna i mroczna. Wbrew pozorom, mimo strasznych zniszczeń, które tu widzicie, pałac w pełni funkcjonował do 1997 roku. Co tutaj się mieściło, opowiem Wam w dalszej części tego odcinka. Co działo się po 1997 roku? Pałac i instytucja, która tutaj funkcjonowała, została zamknięta. Wówczas władze gminy zastanawiały się, co zrobić z tym dobytkiem. Zgłosiła się do gminy pewna fundacja,
która chciała tutaj otworzyć dom pomocy społecznej. Gmina zdecydowała się na taki krok, żeby przekazać tej fundacji ów pałac całkowicie za darmo lub, jak to się mówi, za symboliczną złotówkę. Niestety właściciel fundacji nie postąpił zgodnie z założeniami, gdyż po przejęciu tego pałacu po jakimś czasie został on odsprzedany dalej. Nie zainwestowano tutaj ani złotówki i mimo tego, że władze gminy zgłosiły tę sprawę do prokuratury, nic się tutaj nie działo. Pałac trafiał dalej w kolejne prywatne ręce, a wszyscy umywali się od tego, żeby cokolwiek tutaj robić, a obiekt dalej popadał w coraz większą ruinę. Odnośnie zarysu historycznego tego pałacu warto wspomnieć, że obiekt ten, jako jeden z niewielu w kraju, był we władaniu państwa niemieckiego jedynie przez 35 lat. Ogólnie II wojnę światową przetrwał nienaruszony. Dotarliśmy do starych widokówek, które przedstawiają ten pałac z zewnątrz, z kilku stron. Zostały podpisane one jako Szkoła Hitlerjugend. Czy faktycznie tutaj taka instytucja się mieściła? Tego nie jesteśmy pewni, bo nie dotarliśmy do żadnych źródłowych informacji. Pozostaje nam jedynie wierzyć temu, co wyczytaliśmy w internecie. Po II wojnie światowej mieściła się tutaj szkoła rolnicza i funkcjonowała ona aż do lat 70. Wówczas szkołę zamknięto. Mieścił się tutaj ośrodek szkolno-wychowawczy, a także ośrodek dla dzieci chorych umysłowo, co budzi nieco nutkę grozy w tym miejscu. Następnie mieścił się tutaj ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi i funkcjonował on aż do roku 1997. Od tego czasu obiekt zamknięto i, tak jak widzicie, do dnia dzisiejszego popada w ruinę. Do 2016 roku ten obiekt był w miarę kompletny i był w miarę zabezpieczony. Był tutaj przepiękny dach z centralnie umieszczoną wieżyczką. W wyniku pożaru niestety górna część, strych i piętro pod nami uległo totalnemu spaleniu, tak jak tutaj mieliście okazję zobaczyć przed chwilą na kadrach. Niestety wszystko wskazywało na to, że było to podpalenie celowe. Niestety nigdy nie znaleziono osoby odpowiedzialnej za to. Od momentu tego pożaru obiekt popadał w jeszcze większą ruinę. My jako doświadczeni urbeksowicze zdecydowanie nie polecamy chodzić po strychu tego obiektu, gdyż, tak jak możecie zobaczyć, w każdej chwili on może się zawalić. Generalnie obiekt jest dość niebezpieczny dla osób niedoświadczonych, także zdecydowanie odradzamy tutaj amatorom chodzenie po tym miejscu. Moi drodzy, w komentarzach pod poprzednimi filmikami często pisaliście, że bardzo podoba Wam się ten content, który my przedstawiamy, mianowicie, że staramy się opowiedzieć o obiekcie, o naszych odczuciach, o tym, co robimy i dlaczego to robimy, więc w dzisiejszym odcinku mamy zamiar Wam co nieco opowiedzieć. Z racji, że znajdujemy się w tym obiekcie, który ma dość mroczną historię, jak już wcześniej wspomnieliśmy, mamy zamiar opowiedzieć Wam trochę o naszych odczuciach. Jak już wiecie, miałem okazję bywać w tym pałacu nieraz, na przestrzeni kilkunastu lat tak naprawdę. Za każdym razem, gdy znajdowałem się w tym pałacu, czy to w dzień, czy to w nocy, każda wizyta miała w sobie coś takiego, że czuć tutaj nutę niepokoju. Każda osoba, która tutaj przebywa, przynajmniej z moich znajomych, wszyscy, którzy tutaj byli, odczuwali niepokój, lekki stres, bądź obserwowanie jakby z zapleców przez coś bliżej nieokreślonego. Znajdujemy się w tym momencie w pokoju dyrektora, gdzie przez wiele osób, które tutaj przebywały, to miejsce zostało określone jako najbardziej, nazwijmy to, nawiedzone, czy miejsce, które ma największą jakby moc energii, niekoniecznie dobrej. Czy jest to dobra energia, czy zła, sprawdzimy w nocy, bo jak wiecie, zawsze przy każdych odwiedzinach takich obiektów staramy się przeprowadzać jak najbardziej rzetelne sesje paranormalne. Zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce.
Warto wspomnieć, że w poprzednim roku miałem miejsce tutaj przebywać właśnie w nocy. Przeprowadziłem wówczas krótką sesję z Voxem. Te drzwi, na które tutaj Gaweł właśnie zaraz skieruje kamerę, mimo braku przeciągu, zaczęły się przed nami zamykać, a sesja rozpoczęła się od słów "cześć grupo", co było bardzo, bardzo creepy. Miejmy nadzieję, że w dzisiejszej nocy też będziemy mieli okazję porozmawiać z czymś, co tu przebywa, bo mimo że jest jeszcze jasno, każdy z nas odczuwa nie tyle co niepokój, może lekki stres i każdy czuje się obserwowany przez bliżej nieokreślone zjawisko. W tym właśnie miejscu przeprowadzaliśmy wspomnianą przed chwilą sesję. Warto wspomnieć o tym, że mieliśmy małą kamerkę ze sobą, świeżo naładowane latarki. Dosłownie po kilku minutach w kamerce nowa, w pełni naładowana bateria pokazywała status prawie wyczerpanej, po chwili kamera zgasła, a chwilę później nasza latarka zaczęła mrugać. Z jakich przyczyn nie wiemy, choć domyślamy się, że prawdopodobnie to była dość silna energia, która czerpała moc z tych urządzeń. I jak widzicie, trzymam właśnie w swojej lewej ręce legendarne urządzenie zwane SB7, czyli w rozwinięciu Spirit Box, a po polsku można nazwać by je Radiem Duchów. Urządzenie wyprodukowane przez firmę DAL, mieszczącą się w USA. Urządzenie, którego używają wszyscy profesjonalni poszukiwacze duchów. Bardzo często słyszymy komentarze i zapytania, dlaczego, kiedy robimy sesję, to słychać jakiś hałas, szum, w jaki sposób tak naprawdę to wszystko działa. Dlatego dzisiaj postanowiłem Wam na kilku ciekawych przykładach wyjaśnić, w jaki sposób SB7 pomaga nam w kontakcie z bytami paranormalnymi. Pomysłodawcą i twórcą Spirit Boxa był Gary Galka, prawdopodobnie Amerykanin polskiego pochodzenia, który wpadł na pomysł stworzenia tego urządzenia w roku 2006 po tragicznej śmierci swojej córki. Co jest taką ciekawostką? W momencie, kiedy miejsce miał ów wypadek, w kilka dni później w domu rodzinnym Galków zaczęły dziać się rzeczy niewyjaśnione i paranormalne. W związku z czym wspomniany wcześniej Gary, wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę, którą zdobył na przełomie lat, postanowił stworzyć dokładnie to urządzenie. Urządzenie, które skanuje fale radiowe zarówno FM, jak i AM na tyle szybko, że nie ma tutaj prawa, przynajmniej w teorii, wpaść żadne przebicie ze znanych stacji radiowych. Dzięki temu szybkiemu skanowaniu generuje ono tak zwany biały szum, czyli z angielskiego white noise. Tak naprawdę składa się ze wszystkich częstotliwości dźwięku. To tak samo jak ze światłem. Światło składa się ze wszystkich barw, biały szum składa się ze wszystkich częstotliwości dźwięków naraz. Naukowcy twierdzą, że jest to dźwięk, który nam jako ludziom przypomina ten dźwięk znany z czasów prenatalnych, kiedy byliśmy w łonie swojej matki. Głównym zastosowaniem białego dźwięku jest zagłuszanie hałasu. Biały szum zagłusza hałas, dzięki czemu możemy sądzić, że mamy tutaj do czynienia z możliwością kontaktu z bytami paranormalnymi poprzez to, że dzięki swojemu polu elektromagnetycznemu są one w stanie wpłynąć na to urządzenie i generować poszczególne wypowiedzi. Czasami są to pojedyncze słowa, czasami są to niezrozumiałe wyrazy, a czasami, co bywa rzadko, ale jednak, są to pełne zdania, które duch chce nam przekazać. Sama istota pracy Spirit Boxa opiera się na sesji ITC. Z angielskiego rozwijając jest to Instrumental Trance Communication, czyli możliwość komunikowania się z bytami poprzez różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, takie jak fax, komputer, telefon, dyktafon, no i właśnie nasz Spirit Box. W ramach sesji ITC możemy wyróżnić jeszcze sesję EVP, czyli Electric Voice Phenomena, która polega na nagrywaniu długotrwałego dźwięku, a później odsłuchiwaniu go i wyszukiwaniu poszczególnych słów, które mogły się zarejestrować. Najczęściej takie sesje przeprowadza się współcześnie z dyktafonem. Pierwszym pomysłodawcą Radia Duchów był, uwaga, bo to jest bardzo fajna ciekawostka, Thomas Edison. Tak, ten sam, który wynalazł żarówkę. Thomas Edison ukuł teorię, że jest w stanie stworzyć urządzenie, które poprzez zakłócanie fal radiowych jest w stanie skomunikować się z bytami pozaziemskimi. Rodzice Thomasa Edisona w czasach, kiedy był jeszcze dzieckiem, bardzo często uczęszczali na sesje spirytystyczne. Młody Edison przez cały czas uważał, że to jest zbyt prymitywne i zbyt proste na jego potężny, logiczny mózg,
i zaczął pracę nad urządzeniem, które właśnie w późniejszych czasach dokończył wspomniany wcześniej Gary. Ostatnia i najważniejsza kwestia, którą chciałbym Wam tutaj w tym dzisiejszym odcinku wyjaśnić, to to, jaka jest różnica między sesją a seansem spirytystycznym. Sesja polega na tym, że przybywamy do miejsca, które jest potencjalnie nawiedzone. Może to być jakiś opuszczony pałac, jak dzisiaj, katakumby, grobowce, czy inne miejsca, które mogą emanować energią paranormalną. I nawiązujemy z nimi kontakt na bieżąco, na miejscu, poszukując bytów, które ewentualnie w danym miejscu się znajdują. Jest to ogromna różnica w opozycji do seansu spirytystycznego, w którym te duchy są wywoływane za pomocą pewnego rytuału. Najczęstszą formą, przynajmniej tą, którą ja znam, jest wywoływanie duchów przy użyciu tablicy Ouija. Jest to rzecz, która potencjalnie jest bardzo niebezpieczna, ponieważ żeby taki seans się udał, to musi zostać spełniony jeden bardzo ważny warunek. Żadna z osób, które w tym momencie tworzą krąg, wywołując dany byt, nie mogą pod żadnym pozorem odrywać rąk od tablicy. No niestety, w przypadku, kiedy dochodzi do pewnego kontaktu, bywa tak, że jeden z członków grupy oderwie ręce, przez co, jak to możemy wyczytać w różnego rodzaju źródłach, uwalnia byt spoza kręgu, który został stworzony, przy czym sprowadzając na siebie i swoich towarzyszy ogromne niebezpieczeństwo. W związku z czym, podsumowując, my tutaj niczego nie wywołujemy, nie robimy żadnych seansów, a jedynie szukamy realnego kontaktu poprzez urządzenia, poprzez sesję ITC, poprzez sesję EVP i sprawdzamy, czy w danym miejscu znajduje się jakaś lub jakiś byt paranormalny. Dobra, to lecimy, nie? Czy ktoś tutaj z nami jest? Czy jesteś w stanie dać nam jakiś znak? Chcemy z tobą porozmawiać. Czy dasz nam jakiś znak? Czy jesteś z nami w piwnicy? Pochowany? Czy ktoś tutaj umarł? Czy jesteś w stanie mi odpowiedzieć? Nie bój się nas. Ej, ale mam ten... Ej, teraz gasiłeś latarkę i mam, nie miałam w ogóle połączenia z internetem, teraz mam. Czy możesz z nami porozmawiać? Daj nam jakiś znak. Wykorzystywane. Zostaw mnie w spokoju. Wow. Wykorzystywane dzieci. Tak. O kurde. Czy chcesz, żebyśmy stąd wyszli? Jeżeli jest tu jakiś byt, to obrał sobie za cel chyba jednak Ghost Tube'a. Mhm. Zostaw mnie w spokoju. No ciekawa odpowiedź. Ewidentnie nie chce z nami rozmawiać. Mamy sobie pójść stąd? Bo nigdy nie jest tak, że na jednym i drugim urządzeniu musi być to samo. Często byty obierają sobie konkretne urządzenie i stąd robimy sesję właśnie z kilkoma różnymi aparaturami, bo często mamy tak, że na Voxie jest cisza. Powiesz mi na pytanie. A na SB7 tutaj. Masz odpowiedź tutaj. A na SB7 czy na przykład na GhostTube uzyskujemy odpowiedzi. Jest to całkiem normalne. Nóż. Jak? Nóż. Siostra zakonna. To nie było. Porozmawiaj ze mną. To był śmiech rozpaczy. Wiem, że tutaj jesteś. Powtórzę pytanie. Czy jesteś z nami w piwnicy? Wow. Słyszeliście? Co to? Ja pierdzielę, ja mam ściany po prostu. Co to? Było. Ja mówię wam, że się tak pykało w ogóle wewnętrznie. Zaczynam się to, co wspomniałem. Jesteś do góry? Tam coś tupało. Tak. Maciej. Maciej. Wow.
ale konkretne imię. To jest ewidentnie Ciszanek a dwójce, a wy? Słyszeliśmy tam kogoś. Odbiło mi. Bo się nic nie cisza. Cisza totalna. Nie ma czegokolwiek. Przebicia. No, nie zbywało. No. A dwójka to samo. Próbujemy gdzie indziej? Może się wydaje, że to może spróbujemy na SB? Rozpoczynamy drugą sesję przy użyciu SB7. Przyszliśmy tutaj w dobrych zamiarach. Czy jest ktoś tutaj? Z nami. Czy ktoś tutaj jest? Nie bój się nas. Możesz z nami porozmawiać? Porozmawiaj ze mną. Odezwij się, jeśli tu jesteś. Jeśli nie chcesz rozmawiać, daj chociaż jakiś znak. Tomasz? Zmartwiony. Jak? Zmartwiony. Jesteś tu z nami? Coś się przebija. Możemy tu być? Taka dwójka cisza, tu też cisza. Jesteś tu sama? Porozmawiasz ze mną? Nie bój się nas. Nadal tu jesteś, kobieto? Uciekasz przed nami, tak? Nie uciekaj, nic ci nie zrobimy. Tutaj jesteś? Ale cały czas jest damski głos, nie? Jak już. Zmienimy falę na AM teraz. Nadal ktoś tu jest? Porozmawiasz z nami? Czy ktoś jest tutaj z nami? Odezwiesz się? Mam dwa pytania. Znowu się jest martwy, czy wszystko w porządku? Porozmawiasz z nami? Jednak warto pamiętać, że obecność bytu, którą możemy odczytać z K2, nie jest zawsze jednoznaczna z tym, że to coś będzie chciało z nami rozmawiać. Warto o tym pamiętać.
To jest to miejsce, co mówiłeś, że najbardziej nazywamy. Tak. Jesteśmy właśnie w tak zwanym gabinecie dyrektora, gdzie właśnie najwięcej osób, które tutaj przebywały, miały najgorsze odczucia względem całego obiektu. Co tutaj robisz, mężczyzno? Jest to prawie? Jak masz na imię? Mamy sobie stąd iść? Co tutaj robisz? Mieszkasz? Nie uciekaj przede mną, nic ci nie zrobię. Jakub. Jesteś Jakub, tak? Jesteś tu sam, Jakub? Widzę, że sobie poszedłeś. Nie bój się nas. Przyjdziesz z nami porozmawiać? Czy ty jesteś zły? Jak umarłeś? W którym pomieszczeniu jesteś? Czy możemy iść do gabinetu? Idziesz do nas? Czujesz się tutaj dobrze? Jak na razie, jak widzicie, drodzy widzowie, mimo prób nawiązania kontaktu z czymkolwiek, z jakimkolwiek bytem, tak, na mierniku K2 są momenty, że wskaźnik pokazuje na czerwone pole, czyli ewidentnie coś tutaj nad nami lub wokół nas czy za nami krąży. Mamy na to ewidentny dowód. Lecz nie chce z nami rozmawiać, to jest całkiem naturalne, bo to
nie jest tak, że za każdym razem, w każdym miejscu, gdzie my będziemy, będzie mega kontakt, będzie mega odpowiadało i tak dalej. To tak nie działa, żebyście byli tego świadomi. Tutaj jest wszystko w pełni naturalne, tutaj nic nie jest kombinowane, żebyście o tym dobrze wiedzieli. Dobrze, rozpoczynamy sesję z Voxem. Jesteśmy na pierwszym piętrze nad holem. Czy jesteś tutaj z nami? Jeśli patrzysz na mnie, daj mi jakiś znak. Podaj mi swoje imię. Ale. Powiesz mi, co tutaj robisz? Porque do piekła. Czy mogę tutaj przebywać? Czy przeszkadzają ci kamery? Z innymi ze... Nie zrozumiałeś. Czy przeszkadzają ci kamery? Idź. Idź. Wskaż mi, dokąd mam pójść. Uderz czymś, porusz czymś. Mono. To było... Tak, majne. A wolno. A jak dobrze wiemy, Niemcy tutaj przebywali. Wiecie to z historii just tego. Mamy przebicia w języku niemieckim. Czy jest tu jakiś duch dziecka? To mam na... Tengo que ver lo que él... Wow, dziecięcy głos, chociaż to nie było po polsku, ale przemówiło dziecko. Czy duch dziecka może jeszcze raz do mnie przemówić? Zimny powiew powietrza, ewidentnie. Duchu dziecka, czy możesz do mnie przemówić jeszcze raz? Może podasz mi swoje imię? Było. On jest. On jest. Gdzie on jest? Wskaż mi pomieszczenie. Otoczył. Otoczył. Jesteś nad nami? Tak. Patrzysz na nas? Tak. Wow. Natychmiastowo. Bardzo szybka odpowiedź, czyli wiemy, że... Przebija się. Nie wiem, co to było. Tak. Czy niepokoimy cię? Przeszkadzamy ci? Czy mamy już opuścić ten pałac? Kobieta, ale nie zrozumiała. Mario. Maria? Mario? Jeśli ci przeszkadzamy, daj nam wyraźnie o tym znać, a opuścimy to miejsce i damy ci spokój. Potrzebujemy tylko informacji od ciebie. Idź. Przemów do tego urządzenia wyraźnie. Taki wściekły głos, rozkręca się. Czy denerwujemy cię?
Młoda kobieta. Odejść. Odejść? Odejść. Odpowiedz mi, czy ciebie denerwuje. Bardzo. Zaczyna się rozkręcać. Onen? Też po niemiecku. Albo odejść. Czy chcesz ty stąd odejść, czy my mamy odejść? Może. Pracuję kru. Pracuję tu? Coś w tym stylu. Odpowiedz mi, czy dobrze jest ci tutaj? Znowu coś... Jak? Chodź na górę. Coś w tym stylu. No na górę nie będziemy szli. Z racji, że teraz jest ciemno i jest tam dosyć niebezpiecznie. Dobrze, ja kończę sesję z Voxem. Dziękuję ci za odpowiedzi. I tyle. Czy jest tu mężczyzna? Kobieta? Chodź ze mną porozmawiać, proszę. Czy jesteś w tym pomieszczeniu? Idę. Boisz się mnie? Jakiś demoniczny głos się przebija. Denerwujemy cię? Czy mamy stąd pójść? Jesteś tutaj? Są tu dwie osoby, tak? Kobieta i mężczyzna. Jestem Julia, jak macie na imię? Padło ci imię Kamila i to samo było na Ghoście. Kamila, jesteś tutaj? Kamila, porozmawiasz ze mną? Na pewno. Co tutaj robisz? Julia? Dobra, dziękuję ci za kontakt. My już sobie pójdziemy, nie zakłócamy ci spokoju. Zostań tu. Odpowiedz mi, czy patrzysz na mnie? Mój teren. Weź energię z tego urządzenia.
Weź energię z tego urządzenia i odpowiedz mi, jak ci na imię? Odpowiedz mi wyraźnie. Gryfus. Wyjdź. Okej, w takim razie nie będziemy nadużywać gościnności. Nie chcemy też coś zdenerwować. W takim razie będziemy kończyć już sesję. Dobrze, w takim razie opuszczamy to miejsce. Zostań tu, gdzie jesteś. My idziemy w swoją stronę, a ty pozostań w tym pomieszczeniu. Dziękujemy. Okej. Zakończyliśmy sesję z Voxem. Jeśli chodzi o sesję, to już wszystko. Gdyż robi się późno, będziemy powoli uciekać stąd. Ale zapraszamy Was na podsumowanie tego, co tutaj doświadczyliśmy. Zaraz opowiemy Wam o naszych odczuciach. Zapraszamy na zakończenie. Okej, moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Cieszymy się, że mogliśmy Wam zaprezentować ten zacny pałac, opowiedzieć jego bujną i mroczną historię. Miejmy nadzieję, że informacje, które Wam staraliśmy się przekazać, dotarły do Was bardzo dobrze. Mamy również nadzieję, że tak jak zawsze w odbiorze byliśmy konkretni i bardzo czytelni. Przejdźmy teraz do podsumowania naszych sesji. Może zaczniemy od Karoliny i od Twojej sesji w piwnicy. Znaczy w piwnicy nie czułam się jakoś źle, ale po wejściu na piętro, tam koło pokoju dyrektora, strasznie czułam takie przebicia powietrza, raz zimne, raz ciepłe. To fakt. I po prostu była tam taka ciężka atmosfera. Mhm. Warto też wspomnieć, że mimo tego, że oprócz Ghostboxa mieliśmy jeszcze odpalonego Voxa, tak? Niestety na Voxie totalna cisza. Jest to zjawisko całkiem normalne, bo nie jest to jednoznaczne, że jeśli odpalimy na przykład 3 urządzenia naraz, to na każdym urządzeniu będzie kontakt. Dany byt może wybrać sobie konkretne urządzenie, z którym chce się skomunikować i zamanifestować swoją obecność. A na Ghostie, jak mieliście okazję zobaczyć, padały dość ciekawe odpowiedzi. Nie wiemy, czy udało się zarejestrować ten dźwięk, ale to okaże się dopiero w studio. W momencie, jak robiliśmy sesję w piwnicy, na piętrze słyszeliśmy ewidentne kroki, jakby coś po prostu przebiegło. Tak, było to dość wyraźnie słyszane przez nas wszystkich, także zobaczymy, czy kamery to w ogóle zarejestrowały. Mam taką nadzieję, bo to było bardzo wyraźne i każdy z nas to słyszał, więc to jednogłośnie na pewno coś takiego się wydarzyło. Co było ciekawe, na goście w piwnicy chyba padło imię Kamila, jeżeli się nie mylę, tak. I do góry tak przez jedną z ostatnich sesji Julki też usłyszeliśmy to imię na SB7. Dokładnie, więc zobaczymy. No, kontakt nam przynajmniej teraz wydawało się, że był dość znikomy, dość unikający, ale wiemy już z doświadczenia, że kiedy odpalamy cały materiał na kamerze i to potem montujemy, no to okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż nam się wydawało. Tak, bo wiele rzeczy słyszymy dopiero w studio, których tutaj w trakcie sesji no, nie jesteśmy w stanie usłyszeć, bo jednak wszystko za sprawą białego szumu, który podczas sesji trochę nam przeszkadza w takim sensie, że pewnych odpowiedzi nie słyszymy, a co to jest biały szum, to już doskonale wiecie z tego, co Bartek wcześniej wytłumaczył. Julka, jak Twoja sesja w pokoju dyrektora? No nie powiem, jestem troszkę zawiedziona, gdyż konkretne odpowiedzi jednak nie padały. No ale tak jak chłopaki mówią, wszystko okaże się przy montażu. Jakieś byty tu na pewno krążą. Pojawiało się, znikało. Ewidentnie chciało z nami rozmawiać dzisiaj. Może już wyczerpały energię, bo jednak dużo ludzi tu przychodzi zwiedzać. Odwiedza pałac, też tu robią różne sesje. Tak, jest to możliwe, że mimo że jakiś czas temu obiekt miał konkretną energię i tak dalej, każdy coś czuł. Nie jest to zasadne, że ta energia cały czas tutaj będzie, bo ktoś mógł coś wynieść, bądź dana energia po prostu w tym miejscu już się wyczerpała i możliwe, że już nigdy tutaj nic nie wróci. Kolejne osoby, które będą chciały tutaj przeprowadzać sesję, będą miały totalne zero. Żadnych odpowiedzi, żadnych odczuć. Mimo że często tutaj bywałem wcześniej, dzisiaj nawet nic nie chciało ponownie zastukać, zapukać. Oprócz tego dźwięku, który słyszeliśmy będąc w piwnicy, tak naprawdę nic więcej się tu nie działo. Tak jak już...
nogami z waty każdego z nas w gabinecie tak, dyrektora. Tak, tam, tam no tego nie odczujecie na kamerach, ale tam czuć specyficzną atmosferę takiego, jak tu mówimy, gwoździa, jak jest dosyć, tak to potocznie nazywamy. Jak nas coś mocno przybije, jest to zazwyczaj jakaś zła energia, to czujemy po prostu takie dobicie do ziemi. Jeśli ktoś z was chodzi po takich miejscach, to na pewno mieliście okazję czegoś takiego doświadczyć. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą tutaj zauważyłem podczas sesji, jest to, że mieliśmy przebicia i odpowiedzi w języku niemieckim. A jak dobrze wiemy, to co Paweł wspominał, podczas trwania odcinku mieściła się tutaj prawdopodobnie szkoła. Szkoła dla młodych Niemców, więc możemy podejrzewać, że jakaś dusza tutaj utknęła. Warto jeszcze wspomnieć, że tak jak widzieliście na odczytach K2, często w jednym miejscu pojawiała się energia, po chwili znikała i tak dalej. Jest to oczywiście jak najbardziej normalne, bo dany byt nie będzie stał czy wisiał w jednym miejscu. On się po prostu cały czas przemieszcza, więc równie dobrze przez minutę mógł być z nami, a następnie gdzieś sobie odejść. Myślę, że w kwestii tego miejsca nie mamy nic więcej tutaj do powiedzenia. Temat przez nas został wyczerpany, tak uważam. No cóż, w takim razie bardzo dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że spisaliśmy się tak jak zawsze. Będzie wam się przyjemnie to oglądało. Bardzo dziękujemy. Jeśli wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, dajcie suba i kliknijcie również w dzwoneczek. Bardzo dziękujemy i już niebawem widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie komentarze, każdy jeden bardzo chętnie czytamy i na nie odpowiadamy. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, śmiało o tym piszcie. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia.